Osoby starsze należą do grupy najsłabszych członków każdego społeczeństwa. W naszym interesie leży dbanie o nich i minimalizowanie specyficznych zagrożeń czyhających na seniorów. Jednak to sami seniorzy przede wszystkim powinni mieć świadomość tych niebezpieczeństw i wiedzę o tym, jak ich unikać. Jak zachować się na drodze i w środkach komunikacji? Jak odeprzeć atak oszustów? Jak czuć się bezpiecznym we własnym domu? Jeśli chodzi o seniorów, tutaj zdecydowanie oszuści wykorzystują ich łatwowierność, po prostu dobre serce. Osoba starsza zawsze bardziej jest przychylna temu, żeby komuś pomóc, bardziej z sercem na dłoni wychodzi do człowieka, więc jakby taki oszust po prostu przyszedł do kogoś, zadzwonił telefonicznie i podał się na przykład za wnuczka, no każda babcia chce wspomóc swojego wnuczka, jest to logiczne i normalne następstwem zdarzeń, jednakże no oszuści tutaj w sposób bardzo wręcz można by powiedzieć perfidny wykorzystują to, podając się właśnie między innymi za członków rodziny, za funkcjonariuszy policji, czy też innych służb, które po prostu wzbudzają ogólnie zaufanie społeczne. Najgorsze, co może zrobić senior, to po prostu dać się tak omotać w rozmowie, że podaje na przykład imię swojego wnuczka, bądź też jakieś istotne fakty z życia, które znają tylko rodzina, na zasadzie, że dzwoni Karol, Karol to ty, Karol to ty, tak to ja Karol, tak? A to już potem zaczyna się zapętać, to już potem zaczynają wyczuwać seniora, jaki punkt będzie istotny dla tej osoby starszej, o co się mogą załapać, zaczepić, żeby móc po prostu wyłudzić jak największą ilość gotówki, żeby zbudzić współczucie tej osoby, żeby jednak no, po prostu wziąć i wykorzystać tą osobę. Te osoby często na przykład jeśli dzwoni ktoś, kto się podaje za funkcjonariusza policji bądź pracownika CBŚP, no to chcą jakby nakłonić kogoś do współpracy z policją. Jest na zasadzie, że ten senior czuje się po prostu ważny, tak? Bo policja potrzebuje jego pomocy, policjant chce jakby jego pomocy i jego pomoc jest niezbędna do tego, żeby kogoś zatrzymać. Ten senior czuje się ważny i bardziej skłonny do pomocy. Jeśli senior nie idzie w tą legendę, to wtedy oszuści bardzo często zaczynają znowu w drugą stronę. Na zasadzie, jeśli pani nam nie pomoże, jesteśmy policjantami, możemy panią ukarać. Także idzie w tą drugą stronę, więc naprawdę oszuści są bardzo elastyczni w tym, jak postępują z seniorami i no niestety ma to skutek w postaci niestety wyłudzenia sporych czasami ilości pieniędzy od seniorów. Ktoś przychodzi i podaje na przykład, że u sąsiada właśnie się zalało. Proszę panią, no, trzeba to będzie szybko sprawdzić, czy ma pani tam z kranem wszystko w porządku. Jeśli taki senior już otworzy drzwi, to kolokwialnie rzecz ujmując już przepadł. Tak? Na zasadzie, że już jak ktoś wejdzie do mieszkania, no to ta osoba się już nie da wyprosić, bo to znaczy są dwie, czasami nawet trzy osoby i gdzieś tam nawet czwarta może być w zanadrzu, której ta pani nie widziała, albo ten pan nie widział, ten senior. Wchodzą i po prostu wykorzystują tą osobę, przytrzymują ją w tej łazience, na zasadzie proszę sprawdzać, a w tym czasie ktoś inny penetruje mieszkanie. Także najlepiej w ogóle nie otwierać mieszkania, rozmawiać przez drzwi zamknięte, na zasadzie nie wpuszczę państwa, muszę zadzwonić do wnuka, muszę zadzwonić do sąsiadki, zaraz coś podejdzie, na pewno w jakiś sposób tutaj dojdziemy do konsensusu, albo na przykład zadzwonię po policję, jeśli ktoś się podaje za policjanta, no i wtedy jeśli to jest oszust, no to oczywiście ucieknie, tak, no bo nie będzie chciał, żeby jakieś inne osoby po stronie poza tym seniorem i nim samym były obecne tam na miejscu. Zdecydowanie jest to niewskazane, tak? Duża ilość gotówki, nawet jeśli ktoś jest święcie przekonany, że jego skrytka, jego schowek jest po prostu najbezpieczniejszy, bo nikt nie wpadnie na pomoc, żeby na przykład za obrazem szukać, w wersalce, w szafie, bo to są miejsca, gdzie najczęściej seniorzy, czy na przykład w kołdrach chowają te przedmioty, gwarantuję, to są pierwsze miejsca, do których oszuści sobie zajrzą, zobaczą, sprawdzą, bo oni też nie są nowicjuszami w tym, to nie jest tak, że to jest ich pierwszy raz. Oni już też są doświadczeni w swoim, nazwijmy to umownie, fachu. I no niestety bank jest tutaj najbezpieczniejszą formą zabezpieczenia swoich środków pieniężnych, aniżeli chowanie ich w domu, zwłaszcza dużych ilości. Oczywiście mniejsze ilości gotówki, jak ten senior potrzebuje, jak najbardziej. No ale w dobie dzisiejszych czasów bardziej wskazane jest, żeby jednak te pieniądze były w banku. Seniorzy bardzo często nie zwracają uwagi na swój bagaż podręczny, tak? Tutaj gdzieś torebka, jakiś inny portfel, no to dają gdzieś na wierzchu albo na przykład w torbie z zakupami, zostawiają ją na siedzeniu obok. Co prawda na dzień dzisiejszy no ten odstęp jednak w społeczeństwie jest większy z uwagi na obecnie panujące obostrzenia sanitarne. Jednakże no, dla oszustów to nie jest żaden problem. Tutaj na terenie Tychów mamy takie karty antykradzieżowe, takie etui na karty płatnicze, które umożliwia blokadę jakby zeskanowania danych z tej karty, a co za tym idzie po prostu nie ma możliwości kradzieży pieniędzy, które ktoś posiada na koncie. Niemniej jednak seniorzy bardzo często przy sobie mają gotówkę i chwila nieuwagi albo na zasadzie, że ktoś podejdzie, zapyta się o godzinę, o drogę, no tak jak mówię, seniorzy potrzebują atencji i bardzo lubią czuć się potrzebni, więc kiedy ktoś do nich podchodzi i pyta się o drogę, o jakąkolwiek małą przysługę,
no to sobie po prostu chce pomóc. No i to wystarczy na to, żeby albo ta jedna osoba wzięła z kieszeni mu wyciągła portfel, bo też ktoś inny z tyłu podszedł i po prostu wyciągnął jego oszczędności. Oczywiście często możemy spotkać seniorów na drodze, zarówno jako pieszy uczestnik ruchu drogowego, bądź też rowerzysta czy kierowca. Natomiast nie zwalnia to seniorów z zachowania szczególnej ostrożności. Wręcz powiedziałabym, że oni są narażeni najbardziej z uwagi na to, że jakiekolwiek zdarzenie, do którego dojdzie z udziałem seniorów, może się wiązać to z bardzo ciężkimi komplikacjami. Bo z uwagi na przykład na stan zdrowia, rekonwalescencja po na przykład nawet niedużym zderzeniu z pojazdem bądź z rowerem, jeżeli jest uczestnikiem pieszym, to rekonwalescencja może być bardzo długa, ciężka i bolesna. Jeżeli chodzi o seniorów poruszających się na jednośladach, to oczywiście przypominamy tutaj o tym, by zadbać o odpowiednie wyposażenie roweru oraz oczywiście o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Natomiast seniorzy powinni mieć też gdzieś na uwadze swoją percepcję, ponieważ niekoniecznie mogą nadążać nad dynamiką ruchu drogowego. A kierujący seniorzy powinni także zwrócić uwagę na przykład na zażywane leki, ponieważ niektóre mogą mieć adnotację, że nie powinno się ich stosować, jeżeli prowadzimy pojazd mechaniczny, ponieważ mogą powodować jakieś zaburzenia na przykład wzroku, które gdzieś tam na drodze mogą powodować niebezpieczne sytuacje. Apelujemy również do członków rodzin od seniorów, by zwrócili uwagę właśnie na te zagrożenia, na które oni są narażeni, by porozmawiać z nimi. I podsumowując, naprawdę w każdej sytuacji, zarówno w domu, jak i przez telefon, jak i na drodze, jak i w komunikacji miejskiej, w każdej sytuacji seniorów powinna po prostu obowiązywać zasada ograniczonego zaufania i przede wszystkim weryfikacji.